Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Far Cry 3. I tak, moi drodzy, wiem, w poprzednim odcinku chyba powiedziałem, że to jest Fallout 3. No nie jest to Fallout, aczkolwiek czasem się zdarza, jak się nagrywa tutaj dużo odcinków, takie przejęzyczenie, a my słuchajcie na samym starcie jak zwykle. Na samym starcie, gościu, to ty powinieneś w ogóle lajka zostawić, a na samym starcie, słuchajcie, musimy. A to interesujące, co my teraz widzimy. Pierwszy raz takie coś widzę. To niezły początek. Musimy porozmawiać sobie troszeczkę o tym, co ja zrobiłem od poprzedniego odcinka. Może droga jest daleka? Zobaczymy. No nie jest daleka. Musimy się udać tutaj i bezpośrednio do misji, więc to nie jest jakieś turbo daleka droga. Ale musimy porozmawiać o tym, bo słuchajcie, rozpocząłem tutaj polowanie. Tak jest. I teraz chciałem wam wszystko generalnie pokazać, bo to wygląda tak. Kołczany. Tak to wygląda. Potrzebujemy tylko ludojada. Wykonałem wszystko, co jest możliwe. Tak jak jest napisane wszystko, to znaczy, że jest wszystko na maksa. Wykonałem absolutnie wszystko, co było możliwe. Plecak na łup, na łup oraz powiększony kołczan. Niestety aktualnie w gierce nie są dostępne i nie jestem w stanie wykonać tych misji. W innym wypadku wszystko porobiłem, a co za tym idzie, zwolniłem sobie naprawdę fajnie dużo miejsca w ekwipunku i będziemy mogli dzięki temu więcej siana zarabiać i nie będzie nas stać na amunicję, którą ostatnio, kurczę, w gierce jest trudno. Mówiłem, żeś lajka zostawił, gościu? Jak nie mówiłem, to zostaw. Idziemy. Nie, no nie idziemy po tą roślinę, po te dwie roślinki. I tak mamy na maksa. To my wszystko mamy. 12 apteczek. To się nie nazywa apteczka, ale to jest jakby coś do leczenia. Jakieś tam serum lecznicze. Amunicja? Full. Wszystko praktycznie mamy na fulla, więc jesteśmy zdecydowanie bezpieczni. Przynajmniej nie będę się musiał o nic martwić, jeśli chodzi o tą rozgrywkę. My kontynuujemy sobie raczej tutaj dzisiaj fabularnie, bo jeśli chodzi o te zadania niebieskie, to raczej spasuje zrobienia tych zadań. Możemy jeszcze tutaj kilka kwiatów pozbierać, zawsze to będzie do zrobienia te serum. Ja mam w ogóle jakieś ulepszone serum, jak tylko nazbieram, słuchajcie, jeszcze niebieskiego, słuchajcie, tutaj niebieskiej rośliny. To będę mógł wytworzyć, słuchajcie, jeszcze lepsze serum, więc będziemy w tym odcinku również i polować, słuchajcie, na niebieską roślinę. No i siana będzie teraz padać tak dużo, a ja zaskoczyłem, a to na górze, tak? Zajebiście. Piwka, że tak. No nic, widzowie, no nic. Gałganis level 1000, pewnie, że jeszcze pójdę w ślepą uliczkę. No nic, no nie mów. Naprawdę było na górze? Skąd ja to niby miałem wiedzieć? Więc teraz słuchajcie, nie musimy już polować na zwierzęta, nie musimy trzymać skór, to dość ważne. W sumie nie zajęło mi to jakieś turbo dużo. Myślę, że taka godzinka została spędzona i właściwie i tyle, i po robocie. Wszystko upolowane. Na pewno jeszcze jakieś tam polowania nas czekają, ale to raczej będę robić poza odcinkami. Kurwa, no biegnę tam od 4 minut. Sorry, widzowie, że taki początek w ogóle. Nieogarnięty. Mam jakąś misję. Co jest w ogóle za misja? Idź do chaty Baka. To jest chyba tak. A, to, bo my już w poprzednim odcinku zdobyliśmy. Co zdobyliśmy? Aha, jak nie widziałeś poprzedniego odcinka, gościu, z Fallouta 3. No, zobaczyć. Nie no, no, jak nie widziałeś odcinka z Far Cry'a, to możesz zobaczyć. Fallout 3 też fajna gierka, też fajna seria. A zdobyliśmy, uwaga, spoiler, nóż. Tak jest. Wydupcaj. I teraz będziemy ten nóż oddawać Buckowi, jak mniemam. You found it. Go on, give it over. Keith first. All right. Through the door. You gotta hand it to the Chinese. When they disemboweled you, they did it in bloody style. A to nigdy nie słyszałem. Keith. Please no more. Please, I beg you. I can't take any more.
Jason, you gotta get me out of here. I'm begging you, please. You gotta get me out of here, man. I'm getting you out, okay? Yeah, you promise. You gotta promise me. Yeah, about that, mate. I am grateful, mate. Coś tak czuję, że to się chyba dobrze. No, tak myślałem. Tak było myślane. O kurwa, jak w jakimś tym Falloutie. Fallout, co ja mam z tym Falloutie? Falloutem. Jak w jakimś... Nie wiem czym w sumie, no, nie mam przykładu, w którym mógłbym powiedzieć, w jakiej grze się tak robiło. Jakich pewnie o Title Games albo coś takiego. Skąd my maszetę mieliśmy? W sumie mieliśmy cały arsenał broni. Co to jest, jakaś nasza wizualizacja? Nie rozumiem. Nie kumam. Obudził się w nas zew, kurwa, noża czy coś? Jason? You sure he's dead? Everything's gonna be okay. Come with me, I know a place where you'll be safe. Niefortunne spotkanie, no w istocie niefortunne było. Dla niego, frajer. I like the walrus. Nie, najbardziej spodobał mi się mors, odpowiedziała Alicja, bo przyznam, że trochę mu żal biednych ostrzy, ale i tak zjadł więcej niż stolarz, powiedział Tweedly. Nic nie rozumiem. Wygląda trochę jak taki fuckboy. No co mamy tutaj? Cała ekipa już jest? Let's get him cleaned up. They killed him. Boss and Hoyt, those motherfuckers. Wasn't one brother enough? I'll get them. All of them. I swear. Riley brzmi trochę jak nie do końca męskie imię. A może dlatego, że tam tylko jedną Riley. Tą samą co wy. Jak my ze wspólnych znajomych mamy. Dobra, to czekaj. Mam nadzieję, że się doczekasz w końcu i wrócę. I normalnie będzie szczęśliwy ending. Nie wiem ile, na jakim etapie jesteśmy w grze, bo powiem wam szczerze, że jak zacząłem na samym początku, zobaczyłem. Ma to sens. Jak na samym początku zobaczyłem napis tam, to było chyba w 5 odcinku, że jest rozdział 4, to nie. No, nie będę ukrywać, że delikatnie pomyślałem, że no jesteśmy już przy końcu rozgrywki. A tu niespodzianka. Ktoś strzela z fajerwerek. 22 czerwca. Czerwiec. Szybka zmiana. Możemy tutaj szybciej zmieniać broń. Kurwa, może to wojna jest. Dla kasy. Podczas eliminacji automatycznie zbieram łupy. No myślę, że to jest wystarczająca duża zachęta, żebym faktycznie zaczął zbierać te łupy. Zaczął używać eliminacji, co ja gadam. Ale nie wiem. Kliknij Shift, aby ustabilizować celownik dwa razy dłużej. No, ja lubię ze snajperki, żeby tam puch, puch, postrzelać czasem.
Umieszczałeś z tyrolki na jednej broni, z jedno tej. No to taka średnia umiejętność. Raczej nie latamy tyrolką, nie strzelamy, to rzadko się zdarza. Twój przyjaciel, znaczy teraz nie umiemy, ale mogę przytoczyć na palcach jednej ręki sytuację, w której to by się przydało. Twój przyjaciel pracuje w banku. Na studiach należał do bractwa, złapano go na ściąganiu na egzaminach, ale ojciec zatuszował sprawy, ma konta na przeszło 20 serwisach erotycznym. Im wiesz więcej. Im więcej wiesz... Dwukropek, trzy kropek właściwie. Trzy kropek? No trzy kropek, trzy kropki. Brama świątynna, idziemy do świątyni Citry. Tak właśnie coś czułem, właśnie ja mówiłem na samym początku, że coś mi się tutaj, na samym początku, ogólnie w tych odcinkach dość często mówiłem, że coś mnie tutaj wali dość mocno, słuchajcie, jeśli chodzi o ten nóż, bo ja coś kojarzę, że ten nóż to my właśnie do tej Citry mieliśmy przynieść. A tak jak mówię, ja grałem co ja mam z tym Falloutem, no bo jest Far Cry 3, jest Fallout 3, tylko ciężko mi się będzie przestawić. Szczególnie, że ja często dość intensywnie nagrywam tę serię, to znaczy siadam, nagrywam, bach, seria w tydzień i jest elo. To zależy jak długo, ale często tak się może zdarzyć. Więc i później chwila odpoczynku i znowu seria w tydzień, więc... Welcome back, Jason. I had nearly forgotten your face. I'm glad to see you. The knife. A ty skąd wiesz, gagatku? My queen. Jakie simpy. Zostaw, frajerze. O kurwa, widzowie, laki. 98% karty graficznej. 99%. Jeżeli teraz delikatnie przycina przy tej świątyni Citry, to przepraszam. Wiem, że na końcu stawia się przed nami wybór. Pamiętam. Warrior raised his dagger. He cut the giant's head clean off its body. The skull of the giant fell to earth and became our island. The descendants of the warrior became the Rakyu, our people. Now another giant has risen. Prove you are worthy of the Tatau. Help us free our captive warriors. Chyba wiem, jak dostaniemy tą moc, ale widzowie, nie chcę spoilerować. I'm the warrior? Proste, że jestem. Ty, ale tu płonie karta graficzna. Co jest tu tak wyjątkowego, że akurat tu płonie karta graficzna? Widzę, że nie ma lagów, w sensie stało 60 FPS-ów. Ale zużycie 90%, ale wy też nie powinniście mieć lagów, co ciekawe. Ile my granatów teraz możemy nosić przy sobie? Ja pierchruper, widzowie. No to świątynie tutaj widzę ciężko jest. Chodzi o utrzymanie stałości FPS-u. Stałości zużycia karty graficznej. Nie wiem, od czego to zależy. Ale te trzy przyciny tam widzę raczej nie powinny przeszkodzić jakoś.
They'll be very happy to help you. Very happy to help me? No dobra. To do Chargetown. Kościołowe miejsce. Takie. W ogóle my mamy tyle medykamentów, które możemy tak naprawdę wytworzyć. Patrzcie, to są jakieś badania terenu. Nigdy tego nawet nie czytałem, a jesteśmy w połowie rozgrywki, jak nawet nie przy końcu, nie wiem. Nie można wykonać pełny zbiornik na mikstury, to chuj. Surowice po... więcej wstrzymujemy oddech dzięki temu. To... Szybciej płyniemy... dobra. No to są fajne rzeczy ogólnie. To co to jest? Większa dokładność strzelania. Eliminuje to, że dostanę hity z ognia. Czuję wrogów, kurwa. Wydzieliny, które wydzielają, czuję. No tutaj akurat to jest najmniej ważne, bo to są odstrasz zwierząt, coś tam tego owego. Tak akurat uses, bo... No bo uses właściwie. I to jest fajne. Pobudzenie endorfinowe. Zwiększ, bo my już nie potrzebujemy skór, tylko tam dwie skóry są i koniec. Zwiększ wytwarzanie endorfin i zyskaj dodatkowe 4 segmenty paska zdrowia oraz pełen poziom zdrowia. Segmenty te nie będą ulegać regeneracji. Czyli dostajemy nie dość, że... Tak? Czekaj. Dostajemy... Mamy 4. Regenerujemy 4. I dostajemy... I dostajemy... No tyle, dostajemy 4 jakby te 4 odnawiają nam się paski, dostajemy 4, które się nie regenerują, ale później możemy drugi raz, czyli właściwie no jest totalnie broken ta miksturka. Mam nadzieję, w ogóle spora część wyspy jeszcze nie jest badana. Ty kurwa, dobra, trochę mnie z tym poniosło, że już my prawie przy końcu widzę. No chyba trochę kurczę poleciałem za daleko, ty, jak tu pół wyspy jeszcze nie jest odkryte, a co dopiero koniec. O, trochę żebym poleciał. Tak się zdaje, bo coś tak kojarzę, ale to ja mam takie urywki w głowie, więc nie słuchajcie się mnie, co ja gadam na temat tego Fallouta. Nie, no teraz żartuję, no Far Cry. A Fallout, Far Cry, nawet nie wiem, czy nie mają tyle samo liter. F, A, L, O, U, Ty 7, Fy, A, Ry, Cy, Ry, Y, 6. No ale i tak podobnie, 7, 6, można się popierdolić. Nigdy wam się nie zdarzyło 7 wpisać same z szóstki? Znaczy coś na chwilę w jelitach tak skręciło, no nic. Idziemy z buta, bo widzę tutaj samochodu nie ma. Plecak pełen keszu, wypełniony aż po brzegi. Właśnie chciałbym mieć plecak pełen keszu, ale niestety plecaka jeszcze ulepszyć nie możemy. Co głupie, no jakby. Ale... Znaczy, w teorii możemy. Wiecie, żeby ulepszyć plecak muszę iść do każdej z tych wież i podblokowywać te maszty radiowe i te wszystkie... I dzięki temu... i maszty radiowe plus te jakby flagi. Jak odblokowuję wszystko, to istnieje szansa, że w którymś z tych będzie. Czy nie muszę odblokowywać wszystkiego. Ale jak odblokuję część, to istnieje spora szansa, że w tej owej części będzie się znajdowało to co chcę. Czyli zlecenie tutaj na jakieś kurwa rekina albo tam niedźwiedzia nieśmiertelnego zombie czy coś, nie wiem. W innym wypadku jaki może być nieśmiertelny niedźwiedź, co to znaczy. A spotkałem kilka fajnych zwierząt, jak na przykład... A mogę wam tu przeczytać jakoś? Podręcznik. Chyba mogę, nie? Zwierzęta, ale to... będzie ciężko, ja bym chciał te specjalne zwierzęta takie. A tam chuj, tam tapiry, tego... O, czarne pantera na przykład spotkałem. Strasznie była ciężka. Krwawy waran, to wiadomo, dzik, wabu, klasyka. A mogę zjechać na dół, tak? Tylko mi scroll nie działa chyba. Krokodyl, jeleń, kuny, jenoty, żół słoniowy. No to ciekawe. Koza, w ogóle ten żółw nie był do niczego praktycznie chyba potrzebny. Co spotkałem? Tygrys sumatrzański. Nie, to jakiś inny. Nie. Tapir białobrzuchy był. Tu żółta szyja. I jeszcze jakiś tygrys był. Biały tygrys czy coś takiego. Złoty tygrys chyba.
Był bardziej złoty tygrys niż inne złote tygrysy. Coś takiego. Zobacz, ciężkie do ubicia. Szczególnie, że wiecie, czym musiałem zabić panterę? Łukiem. Kumasz, że musiałem panterę zabić, kurwa, łukiem. Wiecie, jak niesamowicie ciężkie zabić panterę łukiem? Szczególnie, kiedy koło tej pantery akurat znajdują się trzy inne pantery. To nie było łatwe zadanie i trochę się namęczyłem, ale się udało. Technologia growa komputerowa, że widać przez szyby. Pogchamp. Grając stare gry odwykłem od takich widoków. Że możemy widzieć. Jest czas, spokojnie. Nie ma czasu się spieszyć, gościu. Takie ja mam powiedzenie w życiu. No już podkładam, już się uspokój, kurwa. Co biegasz? Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. To jest moje ulubione powiedzenie, rozmowa. Na co mam trzy... O kurwa, ja mam 30 sekund, żeby ładunek rozstawić. Ja myślałem, że oni za 30... Ja myślałem, że ja mam 30 sekund na to, że oni przyjadą za te 30 sekund. A nie, chyba tutaj... No jak, ładunek na wieży? Nie, to chyba, że z karabinu snajperskiego będę tu strzelać. Dawaj, 6 sekund, damy radę. O, jest? Co to jest? O, Mr. Karabinow. No mogę zamienić, ale nie wiem, czy ja nie mam lepszej. Nie mam lepszej. Nie, chyba mam gorszą, ciężko powiedzieć. Broń ludzi. Damy radę. Powiem wam, misje z karabinu snajperskiego to będą moje jedne z ulubionych misji. Ole, jestem kurwa szefem w strzelanie. No i jak zwykle. Zawsze jak takie rzeczy powiesz, to później wszystko zepsujesz. No. Jak w sensie zawsze nie trafisz pewnego strzału i udajesz, że... Nie no, pinga miałem. To nasi? Nie. Nasi zieloni. Znaczy niebiescy właściwie, ale... Ja bardzo chcę pojechać tym wozem. Hahaha, wasze kamizelki kuloodporne możecie wsadzić w dupę. Każe nie robią. Ty, wiecie co? Tak szczerze, to wiecie, że ja bym mi kurwa szybciej tym załatwił. Nie tym. Albo ja zamieniłem na tego. Normalnie karabinem jakby w nich brył, to by było szybciej. Ale tak jest przynajmniej efektownie. Efektownie. Efektywnie może mało, ale efektownie zdecydowanie. Uuu, ale muce, tylko FPS-y coś nie śmigają. Co jest dzisiaj z tą kartą graficzną? A, to nie nasza wina. 70% karty zużycia tylko. To wina gry komputerowej. Wina lagów. Wsiądź do ciężarówki. Damy radę. Gdybym nie miał tego pingu, to bym go na pewno zabił. Ty, tylko my z tym... A, mogliśmy... A, dobra. Może się przyda. Wyskakuj z tego, co masz przy sobie. Później to sprzedam na czarnym rynku. $2, dziętki. $2, bo $2. Zawsze to $2. O kurwa. Ty, na takie okazje noszę ten specjalny karabin. Czy ja mam tyle czasu, żeby go dogonić, czy tyle czasu, żeby wsiąść do ciężarówki, bo to jest bardzo ważne. Ciężarówka. Stare ciężarówki znalazły się na wyposażeniu kopalni. Teraz poruszają się nimi oddziały. Na Rock Island podchodziłem bardzo poważnie do problemu odzyskiwania zasobów. Zwróć uwagę na zwłoki w kompoście. Wszystko może się przydać. Okej. Okay. Aha, ja mam tyle czasu, żeby ich dogonić. To akurat już gorsza trochę informacja. Dobra, no.
Wierzę, że tędy się udali. Poka, mam na mapie? Mam. A nie są tak daleko. Zarzucamy tu ręczny, przyjeżdżamy, jest. Powinno być kites. Ty, mam takie silne wrażenie, że te ciężarówki to są, kurwa, szybsze niż te auto. Ale to może przez całą tą wielkość. O, już ich dogoniłem, wybi pozostałych. Patrzcie, ile tu jest roślin niebieskich. Dobra, ale ja chcę tu zostać na później. Czym sobie te roślinki pobrał. Żeby mi to nie wybuchło. Ciekawe. Tak będę określił. Dobra. Elo. Uratuj więźniów z ciężarówki. Ale... najpierw pozbieram, co? Przez chwilę tutaj. Zobacz, jakie lilie wodne, kurwa, lotos. Czy... trzeba to pozbierać. Będzie mi takie zajebiste tego. My tak nam będzie dobrze szło, jak to, kurczę, głębinowiec. Nie chcę głębinowca. Teraz zrobimy takie... zadziałaj na drzwi transportu. Tak, już, już idę. Już, tylko tu jeszcze kawałek. Dobra, idziemy do tej misji. Teraz takie zajebiste potki będziemy mogli zrobić. Poka. Wytwarzanie przedmiotów. Leczenie. Pobudzenie endorfinowe. No i tutaj myślę pod siódemkę sobie pierdzielne. Tylko muszę pamiętać, bo pod Q będę walił normalne poty, a pod siódemkę będę te zboostowane. Pewnie i tak zrobię ich na tyle, że zaraz zapomnę, że ich zrobiłem w ogóle. Nie będę ich używać. Dobra, już was wypuszczam, no. Znacie to powiedzenie, kto... o, ja pierdolę. Ty, widziałem tą scenę. Tego, na YouTubie. Mogę się spodziewać. Doing the exact same fucking thing over and over again. Muzyka dla moich uszu. That is crazy. The first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me, so boom, I shot him. The thing is, okay, he was right. And then I started seeing it everywhere I looked, all these fucking... to jest najlepsza scena w gierce. Fucking thing over and over and over and over and over again, thinking this time is gonna be different. No, please, this time is gonna be different. I'm sorry, I don't like the way you are looking at me. Okay, you have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you. Okay, fuck you. It's okay, man. Sorry, nie wiedziałem, że ja steruję tym. The thing is, all right, the thing is, I killed you once already, and it's not like I am fucking crazy. It's okay. It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition of insanity? Siema was, do zobaczenia. Jeszcze ci przyjdę zapierdolić. Zresztą chyba tak zacząłem ten pierwszy odcinek, nie? Że trochę tak, może z moim aktorstwem nie jest najlepiej. Jestem strasznym cringerem, ale ogólnie... no było, nie? Było na samym początku. Do you know the definition of insanity? Bo gdzie mamy płynąć? Do góry? Chyba płynięcie do góry nam za bardzo nic nie da. Gdzie mam płynąć? Tutaj. Mogę zobaczyć zwłoki? Kurwa, nic nie widać. Ty, patrzcie, na dole tak szaro, a z góry lepiej widać już. A nie, z góry to jest odbicie, tylko dobra. Nieważne. Cicho. Oj. A ja mam jakąś broń? O chuja mam broń. Pierdalaj. Dawaj spluwę. Gdzie jest moja spluwa? Ta, no bierz spluwę. Czemu jej automatycznie nie podniosłem w ogóle? Dobra, eliminacja. Fajne są te eliminacje, bo
Po pierwsze to fajnie nawet wygląda, a po drugie będziemy mogli sobie fajne rzeczy pozbierać. Nie musząc ich przeszukiwać. Ty! A muszę ich przeszukiwać, ty, co jest? Czy ja nie wybrałem tej opcji ostatecznie? Kurwa, ja tej opcji nie wybrałem przecież, tak? No pewnie, że nie. No, zajebiście. Dobra. O, siemalski. Dobra. Myślę, że tak zwany Kałasznikow AK-47 poradzi sobie znakomicie w tej roli, w jakiej został stworzony. Czyli zabijanie frajerów. Jak kurwa? Co tu się dzieje? Co ja mam robić? Ty. Mam 5 apteczek, więc jakby czuję się dość confident. One shot. Znaczy one shot, no miałem 2 paski. Czy my tą misję musimy przejść stricte po cichu? Możliwe, możemy spróbować. Stricte misja po cichu. To będzie dość... O kurwa. To będzie dość ciężkie w moim wykonaniu, szczególnie, że jestem. A skąd? Przepraszam bardzo. Ja mam tylko takie krótkie, mini, bardzo małe pytanie. Skąd my do jasnej ciasnej posiadamy kurwa maczetę? Chyba, że Waz jest takim dobrym koleżkiem, że nam tutaj tą maczetę zostawił, ale no nie wiem, nie sądzę. Tak dziwnie. Trochę gra nie pomyślała o tym. Wiecie, w ramach imersji moglibyśmy przynajmniej kurwa znaleźć tą maczetę. Nie, że oni nam dają maczetę i elo. Po kucku się fajnie też. Tak, to jest chyba taka misja specjalnie. Specjalnie misja po cichu. Tworzona. Co ty gadasz w ogóle? Nie zauważył mnie? Pewnie, że nie. Masz snajperę? Pewnie, że masz. Bierzemy. Co to? A, to jest tak zwana autokampa. W żargonie CS-owym. Ale bym się zajebiście dumny czuł, jakbym zdążył wszystkich eliminacją wykończyć. I zrobić pierwszy raz misję po cichu. Chociaż ten jeden raz. Bez wielkiego karabinu RPG, kurwa. I karabinu snajperskiego. Tylko jeden raz. Po cichu. Jeden jebany raz. Tak myślałem właśnie. To tak skończy w pewnym momencie. Chyba mnie zauważyli, co? Zawsze na dika trzeba najrzeć. Oka, zauważyliście mnie? Może i nie. Dobra, trzeba tutaj alarm wyłączyć. Gdzieś tu był jakiś ten pajac, co? Gdzie byłeś? O, tu też cię widzę. Dobra, cicho, cicho. Spokojnie, spokojnie. Gdzie jesteś? Uspokój się. Chciałem mu dać lekcję pokory, ale... Kurwa, bez celownika w tym kołaczku to... Ty, to jest chłop z RPG-iem. Idę tam. Prawda, że to był chłop z RPG-iem? Mam nadzieję, że to był chłop z RPG-iem. Proszę, powiedz, że byłeś chłopem z RPG-iem. Pewnie, że byłeś chłopem z RPG-iem, tylko nie mam, kurwa, rakiet. Uuu, i miałeś jeszcze tutaj skorpiona. Ty, flanką mnie zachodzi, chłop. Co ty, kurwa, robisz? Fajne jest ta autokampa. Tylko na daleko, może nie ma aż tak przybliżenia. Ale może da się ogarnąć jakby... fajną lunetę do tego. Co to jest? Pies, ale czy pies mnie zauważył? Chyba tak. Ciekawe. Pigułka. Karabin, maszyna. Co my w ogóle chcemy mieć przy sobie? Myślę, że... O kurwa, gruby. Przepraszam. Wiecie co? Ogólnie żartowałem. Pierdalamy. Myślę, że jest bardzo dużo czasu. Myślę, że jest coś więcej, niż czas do stracenia. Życie. Proponuję tak zwany odwrót taktyczny. W celu zneutralizowania wrogich jednostek. Oj, widzę cię, gagatku. Kurwa, jak ty możesz tak biegnąć i tak celnie strzelać? No gruby to jest... Gruby dostał granatem i chłop jeszcze się nie zorientował, że dostał granatem. Gruby jest koksem.
Mołotowy, jakieś granatów 0, mołotowów 0, amunicji 0. Jest i granat, zawsze to coś. Mamy równo, a nie, mamy coś amunicji, 15. Dobrze granatem, granat musi nieźle siąść. I po headach trzeba walić, bo w innym wypadku. No ciężko to, że się trafia tu heada. Ty, przez tego mnie trafia. Kurwa, nie wiem. Ciężko jak... strasznie ciężko. Brak pomysłów mam. Mam pomysł, ale jest chujowy pomysł. Ja pierdolę, lecz się szybko. Lecz się szybko. Dobra, beznadziejny był mój pomysł. Znaczy nie no, nawet dobry był, tylko... najpierw by trzeba było snajpera ściągnąć. Ja nie mam żadnych na... ani... tym może, tak. O tym może nie. Może jak kałasznikowym zdążymy. Ściągniemy snajpera i sobie zabijemy grubego tym. Dobra. Zajebiście. Gruby już nie będzie aż takim wielkim problemem. Bo nie snajpera mi ściąga na hita praktycznie, więc... dobra. I co w tym helikopterze mamy? O kurwa. Będzie strzelane? Będzie, ale... ale trafiane już nie będzie, tak zeskryptowane. Nie wiem czy... ale nie no, fajnie, to trochę nam dali chyba tą broń do picu. Specjalnie bez celownika. Ale spoko to zrobić, że możesz strzelać i masz takie wrażenie, że o kurwa, nie trafiłem i padamy. Oto RPG. Zawsze chciałem kiedyś pograć w RPG, w, nie RPG, RP. GTA, prawdziwe życie, czy jak to? Nie, roleplaying. Odgrywanie ról. Czy ja słyszę kurwa jakiegoś tygrysa? Nie. To znowu was? Pewnie, że to znowu was. Was kurwa w szoku. A, i wiem co, to jest ta scena, której się przestraszyłem jak byłem dzieciakiem. A dużo emocji tutaj. To jest scena, której się przestraszyłem będąc mały. Uwaga, jeżeli boicie się różnych takich rzeczy i twarzy i tak dalej, boicie się krwi i tak dalej, to razem może sobie przeskipować na tym małym pasku. Albo zobaczyć, co tam przynajmniej jest. Nic na to nie poradzisz, powiedział kot. Wszyscy jesteśmy tu szaleni, ja i ty też. Skąd wiesz, że zwariowałem? Zapytała Alice. To pewne, odpowiedział kot. Inaczej by cię tu nie było. No to jest ta scena, więc skipnijcie, jeżeli boicie się takich rzeczy. Ja się na przykład boję. Będę sobie patrzył na lewy monitor. Teraz mi twarz spadnie na... o właśnie. To jest scena, która... to jest scena, po której generalnie, słuchajcie, skończyłem grać w Far Cry'a będąc mały. Psycha mi totalnie siadła po tym. Miałem z 13 lat i spadła ta twarz i miałem przymknięte oczy i uświadomiłem sobie, że nigdy w życiu... znaczy uświadomiłem sobie, po co słuchajcie, ta gra ma tu kurwa napisane 18+. Oryginalna giereczka. To co teraz mam, to jest inna, druga. Nie chciało mi się aktywować tego kodu. Celebration of your death, but it was more of a show for Hoyt. I'm far from dead.
tell Citra I'm coming. Okay. I won't tell her right now. Nie zgadzają mi się dwie rzeczy w tej kwestii. Jedna z kwestii to jest taka, czy on nam nie strzelał w głowę, to jakim cudem dostaliśmy w zapalniczkę, a druga z kwestii to jest taka, że dlaczego nagle zemdleliśmy albo coś takiego po takim strzale, nie wiem, z szoku, kurwa? Gdzie jesteś, pajacu? Chodźcie, maczetem cię rozdupcę. Ty, maczeta tak by the way jest całkiem owe. Całkiem... O kurwa, drugi? Ty, jakiś... Ty, odejdź, bo ja nie mam spluwy. Ty, szefie. Kurwa, goni mnie. Dobra, możemy się chyba szybko gdzieś podróżować. A, tu. Ty, a to nie są nasi, kurwa. To nie są nasi. Kamizelka, apteczka, zajebiście, tylko... Ja myślałem, że tu koniec misji, że będę mógł sobie zapisać spokojnie. A mogę zapisać? A nie, mogę czy nie? Nie, mam misję nadal, czyli... No kurwa, zostaw rzecz mnie w spokoju, debilu. No i po co to wszystko? To wcale nie tak, że chciałem cię zabić. No nie wiem, kurczę, słabo to widzę. Znaczy mam jakąś kolejność, oni są tak ułożeni, że można ich łatwo zgarnąć ogólnie. Ale w razie czego to ja bym... A, ty masz tylko maczetę, co? Podniósłbym jakieś spluwy od nich. No kurwa, nie widziałeś mnie przecież. I na plecki. O kurwa. Ale siur. Chłop tam chyba z 10 piw musiał opierdolić. Dobra, szukamy naszego sprzętu. Naszych spluweczek, bo nam wszystkie zagarną. Znaczy na, nie wiem których spluweczek, czy tych, które zagarnąłem później, czy... Ja pierdolę, czy to naprawdę jest gruby? O, ale przynajmniej padł na tego. Grubego się akurat nie spodziewałem tu. Ale dobrze, że przynajmniej w międzyczasie ogarnąłem sobie minę, zanim tutaj poszedłem. Kłoco sklejone na deck tape'a i zajebiście. Telefon to chyba mój jest, co? Zajebiście, ekipa ratownicza. Ekipa ratunkowa, normalnie. To jest fajna snajpa. What was that saying, Dennis? There's a first time for everything. Big words. But the doctor tells me your boat is almost ready. You would be leaving soon. Znajdź Citrę, mamy taką misję, ale myślę, że Citra będzie, słuchajcie, znajdowana w następnym odcinku. Jeszcze możemy zobaczyć, czy ja mam w ogóle tak z ciekawości tą snajper... Na co ja mogę coś zamienić? Halo? Co to jest? Nie wiem, nie chcę tego. A to jest to, co podnie... No kurwa, no nie chcę tego, przecież mówię, że... Zamiana. Nie, no nie wytrzymie. Dajcie... A, ja nie... Okej, okay, ja muszę się... No, dobra, ja myślę, że to jest taka szapeczka. I my tu odblokowaliśmy różne rzeczy. A to jednak nie do końca. O kurwa. Nie wiem, kogo strzelać tak szczerze, czy... Zobaczymy, jak się to potoczy i kto przeżyje, tego zabijemy. Przeżył... Tygrys. Chciałem powiedzieć lew. To nie jest lew. To są lagi. Czym są spowodowane? Właśnie, kurde, nie wiem. Raz na jakiś czas tak właśnie... Nie wiem, tak se randomowy, kurwa, lagnie. Nie wiem, no. Dziwna ta gra. Nagle spadło do 30% karta graficzna i mówi... Dobra. Lagujemy. Nie wiem, o co to chodzi. Ale ogólnie gra chodzi płynnie.
raz na jakiś czas, tylko ja się zawsze martwię tym, bo wiecie, pograć sobie, a nagrywać odcinek to są dwie zupełnie inne kwestie. Bo dla mnie to mi wisi, czy 30 FPS-ów da się grać. W Far Cry grałem, wszystkie te gry mi się kurwa mylą. Nie w Far Cry, tylko w Cyberpunka grałem w 30 FPS-ach i było gites. Nawet kurwa 20, bo tak było zajebiście. Gozacki jest Cyberpunk, ja uwielbiam, ja fan. Że ludzie hejtuje, ale no mi się podoba. Ogólnie. Ale może ja jestem takim fanboyem CD Projektu, więc cokolwiek mi nie sprzedadzą za gówno, to ja powiem zajebiste, biorę. Ile? 200 zł? Za tą grę? Nie ma sprawy. Dzień w premiery było czekane, pobrany patch wcześniej. Gdzie ja mam się dostać? Tu. O kurwa. Pobrany patch został wcześniej. Jeśli chodzi o tutaj 30 GB i kiedy wychodziła premiera, to mogę sobie kolejne 30 GB pobrać. No i chyba 6 rano się pobrała, czy coś, bo premiera chyba była o północy. Mogę się mylić, już nie pamiętam. I odpaliłem, było 20 FPS-ów, ale zajebiście się bawiłem. To ten Cyberpunk chyba w 3 dni, czy w 4, coś takiego. Bardzo wszystkie misje poboczne zrobiłem. Wszystko było zlagowane, zbagowane i wszystko, ale i tak się naprawdę, słuchajcie, świetnie bawiłem przy ten Cyberpunk. Fajna gierka. Więc chodzi o to, że dla mnie to wisi, ale nie chcę. Chciałbym, żeby te materiały były jak najlepszej jakości cały czas. Żeby mikrofon był zajebistszy, lepszy, żeby kamerka była świetna. Żebym wszystko nagrywał w 8K, kurwa. Żeby to najlepiej jeszcze leciało w 8K. Działało w 8K. Żeby nagrywał, kurwa, w 9K. Wiesz, zadzi. Się staram dla widza. Dlatego się boję. To, że mi przytnie, to akurat mi to wisi, nie? Ale tak jak mówię. Oddział testowy. No ja bym tam, kurwa, ogólnie tam zaszedł i zobaczył, co tam się dzieje, ale... Może niekoniecznie w tym odcinku. Odbijamy jeszcze ile? Jest 47 minut. Tu jest, widzę, do odbicia różne rzeczy. Te trzy rzeczy będzie trzeba, nawet i cztery by się przydało. A, tu pewnie będzie osobna wyspa w ogóle. Te cztery rzeczy ogólnie by się przydało podbijać. Ale myślę, że ja sobie to po prostu podbijam w osobno gdzieś tam poza odcinkiem. Nie ma co tego robić. Jeszcze widzę nawet jakieś kurwa rzeczy odblokowuję. A, jeszcze nowy baronie miałem przetestować, ale to nie wiem, czy ma to jakiś logiczny sens teraz. Nie, myślę, że w poprzednim odcinku przyjdę w pełni przygotowany. Zobaczmy, co daje ta siódemka jeszcze. Jeden raz. Cyk. O, to jesteś, kurwa, nieśmiertelny po tym bez kitu. Zajebiste. Dobra, fajne to jest. Na wrogów będzie koksem, będzie kocurem. Tylko muszę pamiętać, żeby tą siódemkę kikiesz, pewnie zapomnę. Chyba, że sobie przebinduję. Q pod 7 i pod 7 wrzucę leczenie, a pod Q będę miał tego. Widzimy się jutro, bo odcinki są codziennie. Pamiętajcie, że możecie zostawić lajka, komentarz, subskrypcję. Wpaść na linki w opisie Twitch, Twitter, Instagram. Zobaczyć inne serie. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.